Jean Dobré, Colene Vivia Terras Collega Vessi, na okazja 15 lat naszej firmy SIS Pukazo było zakładane w 2006. Więc były dwie pierwsze osoby zatrudnione. Monika Rakwalska, to był ostatni wywiad. I też Tomek Lamrowski zaczynał ten sam dzień, chyba 13 lutego 2006. 13 lutego, zgadza się. Więc dzisiaj wywiad z Tomkiem. J'ai pratiqué 15 ans ici. Mogłem szybko prezentacja Tomka. Zaczynał jako developer, więc pierwszy developer zatrudniony u nas programował karta SIM, ogólnie na telefon komórkowy. Na Java Card. Potem byłeś pierwszy team leader w SI, awansowałeś i pierwsze takie bardziej awansowane usługi wygrały się dzięki tobie. Gemalto, zarządzałeś zespół 10 osób. A od kilka lat jesteś, chyba nie można powiedzieć nazwy klienta, bo mamy zabronione z umową, ale jeden największy firmy na świecie z produkcji semiconductors. Jesteś account directorem, ogólnie zarządzasz ponad 400 osób. Więc gwiazda Tomek, kim jesteś? Co mogła opowiedzieć o sobie? Dziękuję Greg za to wprowadzenie. No, w zasadzie wszystkie najważniejsze rzeczy już powiedziałeś. Rzeczywiście jestem jednym z pierwszych, czy pierwszym inżynierem w SI. Miałem tą przyjemność i zaszczyt, żeby pamiętać powstawanie firmy od samego początku, od czasu, jak ją tworzyłeś. SI jestem już 15 lat i w tej chwili na stanowisku account directora zarządzam współpracą z jednym z naszych największych klientów SI, z jedną z największych też firm technologicznych na Pomorzu, wiodąc producent układów półprzewodnikowych. Okej, okay, więc skąd pochodzisz? Ogólnie twoje miasto tam Wejherowo? Ja pochodzę z Wejherowa. To jest miasto, które jest 30 km na północ od Trójmiasta. Od wielu lat mieszkam w Gdyni. W tej chwili mieszkam na obrzeża Gdyni, można powiedzieć. Byłem u ciebie ostatnio na święta, bo mam dom na Kaszubach i się widzieliśmy, byłem na święta na Kaszubach. Piękny dom, blisko Leszy, tam Gdyni, super. Z żoną i dwoje synek, tak? Tak, mam dwóch wspaniałych synów, mam wspaniałą żonę. Przy okazji pozdrawiam, jeżeli będą to kiedyś oglądać. Justyna, Mateusz i Kuba. Cię na ciekawie, rodzina, dasz radę z work-life balance, między pracę w SI, pracę rodzina. To o której skończysz pracę ogólnie, generalnie? No, to zawsze jest trudne, żeby ten work-life balance zachować, zwłaszcza w tak dynamicznej firmie jak SI, która mocno pochłania. Przez ostatni rok tym bardziej ten work-life balance, który gdzieś tam był wypracowany, on się zachwiał przez pracę w domu, przez to, że trzeba umieć rozgraniczyć sobie, kiedy się kończy praca, kiedy się zaczyna życie po pracy, to nie jest łatwe. Ja się też tego uczyłem wiele miesięcy i nadal mam czasami z tym problem. Natomiast myślę, że po wielu latach pracy w SI nauczyłem się ten work-life balance gdzieś znajdować, tym bardziej, że firma wspiera też pracowników w tym, żeby nie żyli samą pracą, żeby żyli też przyjemnościami. Jest to jeden z naszych celów firmowych, także nie narzekam. Potrafi life balance znaleźć. Mogę jeszcze rozmawiać, ale chyba nie będziemy mieć czasu od wirowania dzieci. Ja byłem pod wrażeniem, kiedy byłem u ciebie. Super, dwie Kuba i Mateusz, widać, mądre ogarnięte chłopaków. Już zaczynają programować. No, ja byłem super, pod rigorem, te mało telefony, bo ja mam dużo problem z tym ekrany, gry. I widać takie dyscyplina, ale fajna atmosfera, więc... Ale, bon, inna okazja. Jakie są twoje hobby lub pasja w życiu? No, poza pracą i poza techniką, która przez całe życie gdzieś tam się w moim życiu przewija, moje hobby to jest od 30 już ponad lat akwarystyka. Oprócz tego zajmuję się tak szeroko pojętym majsterkowaniem. Lubię sobie w swoim warsztaciku prywatnym robić na przykład meble albo jakieś inne rzeczy z drewna czy z metalu. To jest takie moje hobby, które jest dla mnie odskocznią i odstresowuje. Kiedyś, ale to już wiele lat temu, trenowałem boks tajski. Ale imponujące, ja byłem u ciebie, to wielu rzeczy w domu programujesz sam. Wielu mieble, twój akwarium wiedziałem ogromny tam z salony. I masz, wiesz, chłodny jesteś, bo wiedziałem twoje piwnice, twoje dużo lab, ogólnie dużo sprzętem, gdzie produkujesz imponujące rzeczy. Widać, serce inżynier zostaje. Tak, trochę tak. Lubię sam, zresztą cały mój dom, który teraz jeszcze cały czas mozolnie wykańczam, ja go współprojektowałem, bo też miałem taki pociąg do tego, no i teraz, tak jak zauważyłeś, staram się automatyzować pewne rzeczy, żeby można było ten dom uważać za inteligentny. Więc wracając do SI, jak, dlaczego dołączyłeś do SI? Jak i dlaczego? To ciekawa historia. W 2006 roku miałem już dosyć ciekawą, długą historię zatrudnienia.
Po studiach skończyłem komputerowe systemy automatyki na Politechnice Gdańskiej. Postanowiłem zgodnie z moim kierunkiem szukać pracy jako automatyk, jako ktoś, kto będzie automatyzował linie produkcyjne, budował być może roboty. Ja dotychczas, do tamtego momentu nigdy nie wiązałem swojej przyszłości z programowaniem. Programuję od 10 roku życia, ale bardziej to traktowałem jako hobby. I stwierdziłem, a może spróbuję. Tak poznałem pana Grego Anito, który też chyba był wtedy kilka dni czy kilka tygodni w Polsce dopiero. Tak, tak. Trzy tygodnie byłem w Polsce. Pamiętam telefon od ciebie, czy to był mail, gdzie tłumaczyłeś mi, co planujesz, co chcesz dokonać i jakie byłoby moje miejsce w tym planie. Pamiętam też, że byłem trochę zdezorientowany, bo wymieniłeś nazwę SII, potem wymieniłeś nazwę klienta, to był, zdaje się, Gemplus wtedy, to jeszcze Gemplus, tak. Mówiłeś, że spotkamy się w Gdańsku, potem pojedziemy do Tczewa. Ja przytakiwałem, natomiast byłem bardzo zdezorientowany, nie wiedziałem, o co chodzi, nie wiedziałem, dlaczego dwie firmy. Jeszcze pojęcie outsourcingu nie było dla mnie takie jasne. No ale poszedłem w to, spotkałem się z tobą, pamiętam, że w hotelu Heweliusz rozmawialiśmy. I pamiętam, że pytałem twoje marzenie w życiu, to było budowanie dom z rodziną, więc realizował, spełniłeś twoje marzenie, pamiętam. Tak, można powiedzieć, że tak. No cały czas je spełniam, jeszcze tego domu nie wykończyłem. Ale tak, te najważniejsze moje marzenia. Ale takie, więc szukałeś pracy programista, ja szukałem takie programista embeddedowy, niskopoziomowy, blisko C i zaczynałeś jako pierwszy inżynier, pierwsza osoba, że zarobiłeś pieniądze, że byłeś fakturowany do klienta. Półtora roku, dwa lata pracowałeś jako programista Gemplus i potem tak. Gemplus zmienił nazwę na Gemalto, bo zmierzowali jak Salto. Zgadza i chcieli się budować takie bardziej kompleksowe takie team DSTK, pamiętam, usługowe. Wysłali zapytanie ofertowe do nas i pamiętam, że konkurowałem kontra Atos i ciężkie i wygrałyśmy dzięki tobie, Tomek, bo oni bardzo dużo inwestowali w te bid, pre-salesów. I jak wygrałyśmy, że mieliśmy ciebie i mieli dużo zaufanie, wiedzieli twoje jakość, bo to proponowałem, że ty będziesz ten team leader i delivery manager cały zespołu i ty będziesz zatrudnić kolejny inżynier i zarządzać na co dzień. I jak ten pomysł, jak się podobał ogólnie i dlatego wygrałyśmy. I więc pierwszy team. Dzisiaj ciekawe, że pierwszy ludzi zatrudniłeś, większość są już SI, bardzo wysoko managerowie, mają setki ludzi pod sobą. Tak, zgadza się. Janusz, Michał, Emil, to są wszystko osoby, które pracowały w tym pierwszym projekcie, o którym powiedziałeś, w DSTK i szczęśliwie nadal są w SI i są na wysokich stanowiskach menedżerskich. Dziwne, bo to teraz to są tak, wysoko menedżerowie, już 10 lat SI, tato i tak dalej, dojrzanie. A pamiętam, kiedy zaczynali, to był większość po studia, młode ludzie, strasznie się bali ciebie. Ja byłem szokowany, nawet się bali iść do toaleta nawet. Nie wiem, to była taka, ale dyscyplina u ciebie, zawsze dyscyplina ma być, tak? Twoje wojskowe nie, chyba, nie? Wiesz co, ja tego tak nie odbierałem, nie było to moją intencją, ale rzeczywiście, ja miałem taki styl pracy, że jadłem przy biurku, przy komputerze, żeby nie tracić czasu. Wtedy miałem jeszcze taki, ten work-life balance jeszcze był bardziej w kierunku work, a nie life. No a że chłopacy byli świeżo po studiach i rzeczywiście nie wiedzieli, jak się w pracy zachować, to być może tak rzeczywiście było, że trochę się obawiali, czy mogą odejść od komputera, czy nie. Natomiast no, na szczęście już te czasy dawno minęły i w tej chwili SI jest znane z tego, że mamy świetną atmosferę i nikt nikogo z zegarkiem w ręku nie. No jest super dla Michał Bernaczyk, Janusz, Emil, bo to wielki karier. Dzisiaj zarządzają setki ludzi, każdy. Więc dobrze, że trafili do ciebie i dwie się rozwijali z tobą, Janusz i Michał, bo dalej jesteś bezpośrednio przełożony, ale oni już nie są deweloperami, są wysoko managerowie. Emil zmienił przełożony, ale dalej zarządza. I też ma bardzo duże sukcesy. Tak, tak, dokładnie. 14 lat, kiedy był twoje najlepszy czas, rok w SI? Zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzymy. Myślę, że jeżeli chodzi o taki najbardziej challenge'ujący, ale też najprzyjemniejszy z takiego punktu widzenia osiągania jakichś celów, to był ten pierwszy mój zespół, który tworzyłem, DSTK. Kiedy z inżyniera stałem się nagle menedżerem i mogłem wziąć odpowiedzialność za coś więcej niż tylko za swoją pracę, za swoją jakość, kiedy musiałem coś stworzyć, co nie było tylko programem komputerowym, ale było jakąś malutką komórką społeczną, było zespołem. To był bardzo fajny okres, bardzo fajny czas, jakieś nowości, czegoś niewiadomego, a jednocześnie dużej ekscytacji. I to bardzo miło wspominam. Udało mi się zrekrutować bardzo fajnych ludzi, wspomnianych już chłopaków tutaj, których z imion wymieniliśmy. I ten zespół naprawdę dokonał bardzo, bardzo fajnych rzeczy. Pamiętam, że wręcz klient, czy menedżerowie klienta tutaj lokalnie
lokalnie w Gdańsku obawiali się, czy aby my zbyt szybko nie będziemy pracować i, nie będzie, i wizerunkowo nie będzie to źle widziane, że pracujemy trochę szybciej niż sam klient. Natomiast tak, ten okres był chyba najfajniejszy. Drugim takim okresem, który też bardzo miło wspominam, to był okres, kiedy przejmowałem całkowitą odpowiedzialność za współpracę z obecnym klientem. Kiedy mogłem wszystkie istniejące zespoły, a było już ich wtedy, to był 2014 rok, było ich już chyba z 10 czy z 15, kiedy mogłem je wszystkie zebrać do kupy i unifikować, szukać jakiejś synergii, jakiejś współpracy, optymalizować tak, żeby one jako jeden organizm pracowały. To też była bardzo fajna przygoda. A dzisiaj wiem, dwie najlepsze to 2008-2014, dzisiaj 2021. Nie masz dosyć? Jeszcze nie, wiesz, firma zapewnia mi dużo wrażeń, dużo nowych wyzwań. Współpraca z tak dużym klientem, to jest ponad 100 tysięcy pracowników na całym świecie, mówię teraz o kliencie, 400 ponad pracowników SI, którzy dla tego klienta pracują, 30 ponad projektów, które realizujemy równocześnie i cały czas tych projektów dochodzi. Jedne projekty są wygaszane, inne projekty powstają. Jest mnóstwo pracy, poza tym w DNA chyba SI jest wpisane to, żeby się ciągle zmieniać, żeby ciągle ewoluować, ciągle gonić rynek i ciągle być w zasadzie liderem na rynku, więc nie można się nudzić. To, co mogło się wydawać rutyną jeszcze dwa lata temu, no to już nie istnieje. Już teraz musimy robić w inny sposób, musimy robić wydajniej, musimy robić lepiej. Kiedy ten klient się nudzi, może zmienić potem, zmienić klienta, tak. Albo zarządzasz jakiś CC, zawsze są możliwości, ale dopóki masz fun i lubisz, to jest na pewno wyzwanie, tak, zarządzasz 400 osób, potężny klient i jestem przekonany, że też ten klient są jeszcze dużo możliwości rozwijać współpracę na pewno, bo nasi kompetitorzy, nie wiem kto jest, ale mamy kompetitorzy, ten klient mają tysiące osób angażowanie. Na pewno są jeszcze, to jest tak potężna firma, są wielu krajów, wielu dywizja do eksplorowania dalej. Co jest ciekawe, to jest bardzo międzynarodowe ogólnie, że masz codziennie kontakt z Stany, w Izraelu, w Niemcy, w Danii. Tak, to większość naszej współpracy obecnej to jest współpraca z oddziałem polskim, natomiast tak jak powiedziałeś, klient jest szeroko osadzony na całym świecie w zasadzie, można powiedzieć. Jeżeli będziemy zdeterminowani, jeżeli będziemy pokazywać taką jakość jak dotychczas, to jestem przekonany, że ta współpraca się będzie rozszerzała. I byłeś deweloperem, i byłeś team leader, delivery manager, teraz bo 400 osób chyba już nie widzisz technologia w ogóle, czy jeszcze dotykasz trochę kod albo technicznych rzeczy, czy już? Dotykać nie dotykam, bo nie miałbym na to czasu, natomiast rozumiem i widzę to jeszcze. Osoba, która wyrosła jako inżynier, która skończyła studia, to zostaje na zawsze. Więc rozmawiając z inżynierami, cały czas rozumiem, co do mnie mówią i sprawia mi to radość. Jesteś lepszy z partner do klienta, bo bardziej merytoryczny, bo wiesz, o co chodzi, rozumiesz jego potrzeby i możesz challenge'ować ten inżynier. To jest też tak, to jest inna sprawa, bardzo ważna, żeby odnaleźć wspólny język z klientem. Akurat specyfiką naszego klienta jest to, że wszyscy menedżerowie, z którymi współpracujemy, to są osoby też bardzo silne technicznie. To są osoby z przeszłością inżynierską. Żeby nawiązać z nimi dobrą relację, żeby wzbudzić ich zaufanie, to trzeba być też osobą, która rozumie technologię. Bo tutaj pomaga. Ten klient to jest, pracujemy jakże u R&D i ogólnie pracujemy, to jest bardzo topowa technologia, to projekt, że zmienią świat prawdziwie i będą jechać na rynku za rok, dwa lata. Procesory, że widzimy na laptopie, na serwerownie, na telewizja, tak. Na takie topowe technologie. To nie jest IT, jak e-commerce, CRM, ERP, to jest blisko hardware'u i konkretne rzeczy. Jaki jest plus na przykład pracy delivery manager, bo SI mamy 5000 osób, mamy 1000 deweloperzy, na pewno mamy sporo, jestem pewien, że masz dans nos teams, być team leader albo delivery manager, mieć swoje team, zarządzać. Jakie są plusy i minusy ten pracy delivery manager do pracy deweloperem? Wszystko zależy od preferencji. Jeżeli ktoś uwielbia programowanie, jeżeli ktoś kocha programowanie, to nie powinien na siłę chcieć zostać menedżerem, bo było kiedyś takie przysłowie, że korporacje ze szczęśliwych programistów robią nieszczęśliwych menedżerów. Tak kiedyś było. Jeżeli ktoś w sposób taki mało przemyślany spróbuje wypromować inżyniera na menedżera, a ten inżynier nie chce tego robić albo nie jest do tego przekonany, to nie jest to dobra ścieżka.
Natomiast jeżeli ktoś lubi pracę z ludźmi, jeżeli ktoś potrafi rozmawiać z ludźmi, cieszy się tym, że może coś wspólnie z innymi organizować, jeżeli ktoś ma zmysł do tego, żeby rozmawiać z klientem, to ścieżka menedżerska jest dla niego i wydaje mi się, że sam na pewnym etapie do tego wniosku dojdzie. Osoba na przykład nie lubi opierdolić ludzi, nie lubi powiedzieć nie, nie lubi zwolnić, nie lubi no, też inspirować, motywować, wiesz, pomagać, być twardy czasami do klienta. Osoba nie chce podejmować decyzji, to nie powinna być DMM. DM trzeba twardy skóry, nie się bać, być nielubiony, bo każdy manager jeden dzień musi podejmować niepopularne decyzje i podwładnie nie będą lubić i będą krytykować. Będą osoba, że nie chce tego, to nie powinna, wydaje mi się, tak brać ten ciężki managera. Ale potem na pewno delivery manager, że był uświeczny technicznie, developer to jest ogromny plus, bo lepiej rozumie pracę takie ludzi, jest w stanie lepiej wspierać. Manager to jest ten, że podejmuje decyzje i nie każdy umie i lubi podejmować decyzje. To jest ważna rzecz, trzeba umieć podejmować decyzje, ale w SII, ale też na pewno w wielu innych firmach, manager czy team leader to jest też osoba, która ma dużo, dużo szersze spektrum kompetencji. To musi być osoba, która potrafi zaopiekować się swoim zespołem. To jest osoba, która musi umieć zapewnić narzędzia do pracy, mam tutaj na myśli jakieś procesy, jakiś system pracy, który w zespole będzie. Menedżer musi być przede wszystkim skuteczny, tak? To jest to, co powiedziałeś, musi bardzo, bardzo łatwo podejmować decyzje. Mówi się, że lepiej jest podjąć złą decyzję niż nie podjąć żadnej. I zmienić zdanie potem. Tak. Ale z drugiej strony trzeba też umieć pracować z ludźmi, trzeba umieć pozyskać zaufanie swoich ludzi. Jak wygląda twoje obowiązki? Co robisz każdego dnia generalnie? W ostatnim czasie musiałem się zajmować rekrutacją biznes menedżera. Musiałem się zajmować sprawami organizacyjnymi, takimi technicznymi, związanymi z restrukturyzacją sieci u nas w naszym laboratorium. Więc rozwiązywać problemy. Problemami, eskalacjami klienta. Przykładowo jeden z menedżerów ostatnio dzwonił i powiedział, że oczekiwałby większej synergii pomiędzy naszym zespołem a zespołem klienta, który pracuje w Gdańsku. I musimy w ciągu kilku tygodni zaproponować plan wypracowania tej większej synergii. To są takie rzeczy, które się zdarzają na bieżąco. Oprócz tego są drobne rzeczy takie, z którymi ludzie dzwonią praktycznie na okrągło. Tak? To nie są spotkania, które są wbite w kalendarz, ale to są spotkania, które są gdzieś ad hoc na Teamsach, na Skype'ie czy przez telefon. Są rzeczy przyjemne, są rzeczy takie, które czasami są mniej przyjemne, ale wszystkie są ważne i wszystkie wypełniają dzień i sprawiają, że jest ciekawie. Potem każdy manager, mogę porównywać mnie, więc co chyba to jest trochę finansa, tak? Masz łączny meeting, analizacz KPI, finanse, trochę prawne. Nie wiem u ciebie, ja jeden trzecia mojej pracy to jest HR. Rozmowa podwładne, ocen roczne, one on one to jest tylko HR, ale HR to jest rekrutacja nowych managerów. Tak, to są sprawy HR-owe, to jest zatrudnianie nowych osób na stanowiska menedżerskie czy awansowanie. Że ty walidujesz fiszkier, team leader? Tak. Ja decyduję o tym, kogo awansujemy na stanowisko team leadera, czy kogo zatrudniamy na stanowisko team leadera, na stanowisko delivery manager. Ty decydujesz, nawet jeżeli ten team leader reportuje do jeden twój DM, to, bo ja co robię, to jest, ja zostałem zawsze bezpośrednio przełożony decydować. Mm-hmm. Na przykład ty zatrudnisz DM-a, to jest twoja decyzja, ale ja jeżeli jestem bliżej, to mogę tylko wetować. Ale nie robię inaczej, nie robię, że ja decyduję zamiast ten bezpośrednio przełożony. To zawsze jest decyzja bezpośrednio przełożona. Ja bym powiedział, że to jest taka wspólna decyzja. Ja sobie nie ograniczam tej decyzyjności tylko do weta, ale też rozmawiamy wspólnie z delivery managerami o tym, kto byłby najlepszym z kandydatów i kogo zatrudnić. Także powiedziałbym, że to jest takie bardziej partnerskie podejście. Ale nie musisz, jeżeli jeden twój DM nie chce ten team leader, to ty nie możesz muszać go, żeby... Nie zdarzyło mi się, żebym zmuszał kogoś. No i uważam, to jest bardzo niezdrowe. To powinna, według mnie, zawsze zostać ten, że będzie pracować ten osoba codziennie. I nas można oczywiście wyjrzeć, powiedzieć, że nie chcemy ten osoba, według nas nie pasuje, nie ma fajnej wartości, albo nie czułem go. I nasze doświadczenie rekrutacja i wielu błędy zrobione pozwalają, żeby być mądrzejszy i robić mniejsze błędy rekrutacja też. Bo na pewno robiłeś kilka błąd, tak promowanie, często błąd. I pamiętam, że u twoich klientów się zdarzało, to mamy super inżynier techniczny, jakiś gwiazda,
promujemy go jako team lidera i w ogóle nie się nadaje, bo nie potrafi zarządzać innymi ogólnie, tak? Tak, to jest częsty błąd, na szczęście już coraz rzadszy, ale był kiedyś w korporacjach, że w nagrodę za to, że jesteś świetnym inżynierem, to my cię teraz awansujemy na menedżera. No i wtedy właśnie był ten nieszczęśliwy menedżer, który kiedyś był szczęśliwym programistą czy szczęśliwym inżynierem. Ja pamiętam swój błąd rekrutacyjny troszeczkę innego rodzaju. Pamiętam chłopaka, który bardzo chciał zostać menedżerem, team leaderem. Był zafascynowany sprawami psychologicznymi, analizą typów osobowości. Przeczytał mnóstwo książek na ten temat. Kiedy został team leaderem, nie potrafił podjąć żadnej decyzji. On tak głęboko analizował sytuację, tak głęboko zastanawiał się, jaką decyzję podjąć, tak głęboko zastanawiał się, z czego wynika takie, a nie inne zachowanie jego pracowników, że oni mu weszli na głowę, a on nie potrafił z tego wybrnąć. A ty go nie lubisz, swoje pracy? Nie lubię rzeczy takiej otoczki administracyjnej, która jest potrzebna, ale która trochę utrudnia szybkość działania. Nie mogę powiedzieć, że tego nie akceptuję, no bo to są rzeczy, które są w każdej dużej korporacji, która chce być skalowalna, która chce się rozwijać, one są potrzebne. Natomiast konieczność rejestrowania pewnych rzeczy w systemach, rzeczy, które się robi, spotkania. Tak? Spotkania musimy planować, musimy je rejestrować, musimy je opisywać. To są rzeczy, które są zrozumiałe i potrzebne, dlatego żeby była ciągłość biznesowa pewnych procesów, które się dzieją i historia. Ale kiedy człowiek jest w ferworze pracy i w ferworze walki, można tak obrazowo powiedzieć, to są rzeczy, które troszeczkę spowalniają. Ja chcę zabić zawsze biurokrację, bo są rzeczy, nie ma wpływ, jeśli są procesy klienta, musimy się dostosować. Jeśli są procesy reguły w SII, ja myślę, że są biurokratyczne, powiedzmy i zabijemy. To jest fajne w SII, że są te spotkania, improvement meetings, gdzie rzeczywiście, no i tutaj Greg też wiem, że ty aktywnie działasz w tym kierunku, żeby ubijać niepotrzebne biurokracje. Ja to jest jeden duży moje pracy, to jest nawet monthly reporting od 50 dyrektorzy w SI, mamy monthly call, gdzie jesteś. Zawsze jest pytanie na koniec reporting, co ci przekadza, co ci wkurwia, co trzeba zmienić, gdzie widzisz biurokrację. Ja bardzo silnie czytam tego, też ocen roczne czytam i się staram zabić biurokrację. Oczywiście 5000 osób, bo klienta 100 tysięcy osób, to jest na pewno dużo trudniejsze, ale różne macierze, duże corporate services, musimy mieć jakieś reguły, procesy, bo inaczej by nie był się w stanie kontrolować, co się dzieje. Więc muszą być jakieś zasady, reguły, dyscypliny, ale jeżeli są absurdy biurokracja, to trzeba zabić, na pewno. Teraz będziesz zatrudniony, mimo że jesteś account directorem, twoje prace 90% to jest zarządzanie delivery operations ogólnie, ale teraz będziesz zatrudnić pierwszy sprzedawcy, twoje życie będzie zarządzać business managera, bo chcemy upsellować i eksplorować i się rozwijać u ten klient i ja jestem przekonany, Tomek, że jest dużo do zrobienia. I dzisiaj masz ile? 420 osób? 75 milionów, coś takiego, tak? Tak, około 420 osób, ponad 70 milionów obrotu z tym klientem. Ja chcę 150 tysiąc osób i minimum 150 milionów. I jestem pewnym, że jest możliwe tego. Jestem pewnym. Jest to na pewno do zrobienia. Klient ma bardzo duże potrzeby i tylko jest pytanie, czy będzie chciał nam zaufać. Jestem przekonany, że tak, że Warto SI jest najlepszym w Polsce i jednym z najlepszych na świecie dostawców dla tego klienta, więc myślę, że w przyszłości będziemy i spróbować pracować ten klient, może inny kraje w Indiach, Stanach, ale tak. Więc teraz szukasz business managera, twoje pierwsze, ale zarządzasz wielu delivery managerów, team liderzy, tutaj masz dziesiątki, masz ogromne doświadczenie. Tutaj są korowe wartości w SI. Ja kiedy szukam team leader, manager, szukam osoba, że ma takie czarnasze wartości ogólnie. Jestem tu detail, jest uczciwy wobec podwładny, loyalty, kiedy są problemy, to jest bardzo ważna osoba, że jest wierny, że jeżeli są problemy, nie zaraz rezygnuje, daje ci powiedzenie i ci zostaje w dupie, ale albo pomoże, i walczy. Angażowanie, to jest ki, team leader, który ma pasję do swojej pracy, jest ambitny, chce rozwijać, chce dostarczać najlepsze usługi, czy mieć najlepszy team, czy mieć klient super zadowolony, albo chce iść do przodu. Bo osoba niemotywowana, jak jego team może być motywowany, jeżeli jego lider to nie jest ambitny. Tak, przykład idzie z góry i ta inspiracja musi iść do team lidera. Jeżeli team leader lubi projekt, jeżeli team leader lubi to, co robi, no to zespół też będzie
będzie wierzył, że to, co robią, jest słuszne. Że team leader na przykład wymaga swoich inżynierów, proszę do pracy codziennie 8.30, a on siedział 11. To nie jest to dobry przykład. Tak, musi dać przykład i musi też tego. Odwaga do podumania, team spirit, tak umiesz pracować, ludzie, ownership się czuje, wiesz, odpowiedzialny. Jest porażka, wywaliłyśmy coś, to nie powie wina innej, wiesz, takie positive candidate tutaj, że nie non-stop marudzi, narzeka. Idealnie, gdyby się udało te wszystkie rzeczy sprawdzić na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. Jeżeli to jest kandydat, który pracuje już u nas dłuższy czas, to tak, to pewnie da się te wszystkie rzeczy sprawdzić dosyć precyzyjnie. Ja się staram sprawdzić i możesz... Ja mam, wiesz, cały wywiad, nie wiem u ciebie, ale 2-3 strony fiszy pytanie dokładnie jak ciebie, ale trochę inny wywiad, jakie pytanie dawać. I możesz czuć, nigdy jesteś pewien po rozmowa, nigdzie, ale możesz czuć sporo rzeczy ogólnie z takiej korowej wartości. Teraz wracamy trochę bardziej technicznie, więc nie fiszy ludzie, tam patrzą na kamerę, będą rozumieć, o co mówimy. Ale na pewno kilka, dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. Nas jesteśmy firma SI, Professional Services. Ogólnie sprzedajemy ludzie do klienta, nie produkty, ale mamy różne modele po pracy z klientem. Od sprzedawania jeden kontraktor, do sprzedawania cały team, do kompleksowa, u kontrakty outsourcingowe, do wdrożenia jakichś aplikacji, więc na przykład klient jest nowy strona e-commerce. Może kupić ekspert od nas, że będzie pomóc go, może kupić cały team, albo może kupić całe wdrożenie. I tutaj ten klient ewoluowałyśmy od takie team leasing mocno zarządzany przed klient, fakturowany tam ten materiał, do dzisiaj prawie całość, 100% prawie te usługi to jest fakturowanie outcome, więc nie tam ten materiał, ale per story pointé, per ticket, więc na za efekt. Na za efekt, za konkretnie deliverables, że dostarczamy do klienta. Więc nie każdy będą rozumieć, ale ludzie pracują w SI, dyrektorzy, managerowie, inżynierów, może, bo to jest super ciekawa transformacja. Ogólnie każdy klient ma geotyp, każdy firmy ma geotyp. Ja ma geobi, Polonia, płacisz piłkarze tylko kiedy wygrają mecz. Nie wygrają, nic nie dostają. Płacisz rekrutacja tylko kiedy zatrudnią kogoś. Płacisz team lidera tylko na zysk, że generują na przykład. I zerowe i klient zadowolony, zerowe podstawowe wynagrodzenie. Płacisz, nie wiem, fiszki na efekt ich pracy, a nie na godzinę ich pracy. Mamy obojętne, że osoba pracuje 40 godzin tygodniowe, że nic nie dostarcza, wartość zero. Więc idealnie to jest zmarzenie każdy i każdy klient płacić na efekt. A wielu naszych klientów płacą nas time and material, więc na godzinę pracy, albo stawki godzinowe, stawki dniówki, albo stawki miesiące, ale to jest nie na efekt. Więc twój klient się udał transformować, nie każdy usługi się da, można wracać, ale ten klient dzisiaj płaci na efekt, na outcome. Powiedz historia, jak się udało, kto był inicjatorem tego, to chyba klient, tak ja chciałbym rozumieć. Tak, rzeczywiście, zaczynaliśmy tą współpracę z klientem od modeli time and material, czyli klient płacił za przepracowany czas naszych inżynierów i rzeczywiście w pewnym momencie klient stwierdził, że chciałby transformować najpierw pilotażowo kilka serwisów, a potem całą naszą współpracę do modelu, który nazywamy outcome-based payment, czyli zapłata za efekt, za ten outcome, czyli to, co ten realny efekt, który wychodzi z naszych serwisów. To produkując rzeczywiście naszych inżynierów codziennie ogólnie. Tak, tak. To jest szerokie zagadnienie, począwszy od tego, jak zdefiniujemy sobie ten outcome, czyli co jest tym efektem pożądanym przez klienta. Tym efektem może być jakaś gotowa aplikacja, działający program, wtedy mówimy wręcz o projekcie typu fixed price. Tym efektem może być jakaś porcja pracy, którą ma dostarczyć czy zrealizować nasz inżynier. Wtedy mówimy o modelu outcome-based, który jest oparty o tak zwany effort, który jest wyrażany w story pointach, w work unitach, czy w jednostkach, które są to znaczy, podobne. Żeby wytłumaczyć, kiedy jest aplikacja do zrobienia, to można dekomponować takie to-do'sy, epic na mniejsze komponenty, na story pointa i potem to każdy story tak, point kosztuje jest, tyle dla aplikacja, klienta. O której wiemy, że będzie, że jej wyprodukowanie będzie trwało powiedzmy rok, to możemy założyć, że każdego tygodnia zrealizujemy jakąś tam małą porcję pracy. Jeżeli nad
tymi małymi porcjami pracy będzie pracowało 10 inżynierów, to każdy z nich będzie dokładał jakąś tam cegiełkę. Cała trudność albo kunszt tego modelu polega na tym, żeby te małe cegiełki móc sobie zdefiniować i żebyśmy wypracowali z klientem wspólne rozumienie, czym jest ta mała cegiełka, za którą klient będzie płacił. Definiujemy sobie tą cegiełkę. To jest bardzo ważne, żebyśmy i my, i klient wiedzieli, czym ona jest. Tą cegiełką może być przykładowo 10 linijek kodu w języku Python. To może być na przykład jakaś jednostka pracy, którą sobie zdefiniujemy jako jeden. Ale potem takie 10 linie w języku Python mogą być do dupy jakoś linie kodu, albo może być dobre, optymizowane, efficient. Tak, i tutaj dochodzi bo kolejna tutaj, rzecz. Kiedy klient płaci, jeżeli klient płaci na 10 linii Pythona, ja powiedziałbym, mój inżynier, wiesz, nie optymizujecie koszt. Piszę najdłuższe, że się da ogólnie. Bo może to tak zrobisz ogólnie. Albo najkrótsze, że on tych 10 linijek w ciągu godziny. Albo tak, razy. Tak. Tak, i rzeczywiście, i teraz, żeby ten model był uczciwy, to musimy też sobie powiedzieć i z klientem uzgodnić kryteria akceptacji tych 10 linijek w Pythonie. Więc to nie mogą być jak najdłuższe, jak najgorsze linijki. Definiujemy sobie kryteria akceptacji, czyli ten kod musi być odpowiedniej jakości. On musi być zgodny z pewnymi normami programowania. On musi być zgodny z pewnym stylem programowania. On wreszcie musi być wolny od defektów. Tak? No bo każdy programista może popełnić błąd podczas programowania i potem tester, który pracuje w parze z takim programistą, te błędy wykrywa. I ważne jest to, żeby klientowi dostarczyć już taką porcję oprogramowania, tych 10 czy 100 czy 1000 linijek kodu bezbłędno. Jeżeli się zdarzą jakieś błędy, no to oczywiście klient może albo tego w ogóle nie przyjąć i powiedzieć, no nie, ten towar jest wadliwy, ja go w ogóle nie chcę, ja za niego nie zapłacę, albo może go przyjąć warunkowo po obniżonej cenie. Te specyficzne sytuacje, które się mogą zdarzyć, one są zdefiniowane w umowie. Ta umowa daje klientowi poczucie tego, że pieniądze, które wydaje, są wydane dobrze, że zawsze dostanie to, czego chce, a jeżeli się zdarzy, że nam się powinie noga, to klient nie zapłaci albo zapłaci odpowiednio mniej, tak żeby miał poczucie sprawiedliwości, a z drugiej strony, żebyśmy my na każdym szczeblu, inżynierowie, testerzy, menedżerowie, żebyśmy mieli motywację do tego, żeby działać jak najlepiej, bo jeżeli nam się noga powinie, to klient nie zapłaci. A w konsekwencji my też odczujemy. Bo ja dla mnie to jest ciężkie fakturować, bo fakturujesz per story point, tak? To znaczy, że klient musi mieć architekta, lider techniczny, że dekomponują ten workload, ogólnie ten to-do-se do poziomu story pointy, tak? Jest bardzo dużo różnych podejść. My staramy się wypracowywać podejście per serwis, per projekt, indywidualnie do sytuacji, do potrzeb klienta. Dlatego na początku, przed transformacją modelu Time Material do Outcome Base umawiamy się najczęściej z klientem na fazę takiej analizy, na fazę pilota, gdzie my staramy się już dekomponować te zadania na story pointy, tak żebyśmy się tego wspólnie uczyli, żebyśmy mieli wypracowali tą wyobraźnię, która nam pozwoli wspólnie rozmawiać o tym, ale jeszcze się fakturujemy za spędzony czas. Natomiast po tym okresie pilota już wypracowujemy sobie tą metodę dekompozycji tych większych zadań na te story pointy. Czasami są to story pointy, czasami są to jakieś większe jednostki, na przykład może być to cała funkcjonalność, czyli na przykład tworzymy jakiś większy program, który się będzie składał. Ale funkcjonalność wiemy doskonale, kiedy tworzymy software, że funkcjonalność klient końcowy i użytkownik końcowy nigdy nie wie czego chce, dopóki nie testuje, nie używa. I tego takie większe funkcjonalność to jest całe budowanie software na fix, że cały świat wie, że nie się da, bo to funkcjonalność może być małe, kosztować 10 i duże kosztować 10 tysięcy ogólnie. Dużo zależy od relacji. Twórcą, produkowanie soft. Mm-hmm. To zależy od wymagania klienta, że kiedy budujesz software, to zawsze się zmienia. I oczywiście, jak dobre jakość soft to kosztuje,
i często klient nie jest gotowy, żeby... To prawda, to jest ryzykowne, bo po pierwsze klient musi umieć wyspecyfikować ten moduł, czy tą aplikację. A nigdy dla mnie, kiedy tworzymy soft, nigdy jest dobre specyfikowanie. Robimy mało software developmentu, kiedy robimy, to jest bardziej urządzenie do testowania. Nas to robimy recurrent operation, największe nasze usługi, wydaje mi się, to jest testowanie. Tak. Więc to albo to przygotowanie lab, przygotowanie środowisko, więc to jest recurrent operations, to jest mało pracy twórcą, gdzie budujemy nowe narzędzia, nowe produkty albo nowe aplikacje. Tworzymy też, i to bym też nazwał pracą twórczą, środowiska walidacyjne, bo testowanie rekurencyjne to jest już używanie istniejącego środowiska testowego, narzędzi testowych do tego, żeby cały czas sprawdzać kolejne wersje produktu, czy one nie posiadają jakichś błędów, czy są wysokiej jakości. Ale nasza praca polega na tym też, żebyśmy my mogli testować, to musimy sobie najpierw stworzyć to środowisko testowe. Musimy tworzyć testy na zasadzie programowania, czyli piszemy program komputerowy, który jako test będzie testował inny program komputerowy. I to też jest praca twórcza i my się często umawiamy z klientem, że wyprodukujemy na przykład ileś testów w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia. Jest to dużo łatwiejsze niż cała aplikacja, bo te testy są powtarzalne, więc pisanie jednego testu, drugiego, trzeciego to jest praca taka w miarę przewidywalna. Natomiast ona też ma w sobie jakiś tam pierwiastek twórczości i ludzie, którzy chcą być programistami, mogą jako testerzy też się realizować. To ciekawe u ciebie, można powiedzieć, bo to marzenie wielu młodych ludzi, że masz team, że testuje gry komputerowe, tak? Masz dalej, to prawda. Tak? Tak, tak, że, więc ludzie, że grają ogólnie 8 godzin dziennie i sprawdzą, czy ten gry pasuje do ten nowy procesor. Albo tak, wygląda to dziwnie, zwłaszcza jeżeli przychodzi do nas do biura jakaś osoba, która wcześniej nie była świadoma takiego sposobu pracy i wchodzi nagle do pokoju, gdzie siedzi 20 osób i wszyscy grają. I jest takie pytanie, co ci ludzie robią? Oni nie pracują? Nie? Okazuje się, że można pracować też grając. Ale to nie jest tak wygodne, bo to jest chyba śmieszne kilka tygodni, ale potem to jest bardzo repetytywne, tak? I skończysz gra, notować bug, notować... To jest bardzo ciężka, odpowiedzialna praca. Ona jest niewdzięczna dlatego, że musisz cały czas przerywać grę w jednym określonym momencie i startować ją od początku i sprawdzać różne ścieżki. Musisz, tak jak powiedziałeś, notować pewne, my to nazywamy korupcjami, czyli pewne nieprawidłowości w wyświetlaniu grafiki w tej grze. Albo testujemy wydajność gry, szybkość tworzenia grafiki, szybkość tworzenia tego wirtualnego świata na określonych kartach graficznych, czy na określonych... Nie, nas testowaliśmy, czyli CD Projekt, ten ostatnie gry... Testujemy też. Też? Okej. Okay. Tak. A nie wiedzieliśmy, że nie działa na stare PlayStation albo Xboxa. Nie nasza wina. Może trzeba się zgłosować do CD Projekt, żeby outsourcingować testing do SI. Jest to jakaś myśl biznesowa. Bo ja mam obaw, że cały proces software developmentu byłby bardzo trudny wejść na model output, outcome, story point. Na przykład w SI budget IT to jest ponad 40 milionów rocznie. Wielu aplikacji. Ja działam, mają budżet i tworzą, muszą zapewnić business continuity. Mamy system, e-mail, internet, CRM, R, fakturowanie, raport biejowy i tak dalej, że działają. Są non-stop prace, ewolucja, run, nowe funkcjonalności do każdej naszej systemy. Ale nie działa model story point i nie mam pojęcia, jak mogło zespół CRM-a zmienić model po pracy na story pointa. Nie wiem, kto musiał definiować. Myślisz, że SI byłby możliwe to zrobić, tak? Transformować, jak działamy nasze wewnątrz IT, 250 osób, na model takie output, outcome i płacisz na efekt i nie na czas pracy? Myślę, że byłoby to do zrobienia, bo jeżeli jesteśmy w stanie mniejszym lub większym wysiłkiem zdefiniować sobie takie procesy z klientem, to tutaj w warunkach, gdzie doskonale znamy to całe otoczenie biznesowe i te ryzyka są dosyć niewielkie. Mam tutaj na myśli ryzyka tego, że my jakoś się nie dogadamy, jeżeli chodzi o definiowanie pewnych
pewnych rzeczy. Mówiłaś na przykład, myślę, że ostatnia aplikacja, zrobisz, że Candidate Portal. Candidate Portal to jest taki front-end, ale integrowanie CRM-em, integrowanie może AXM, integrowanie SharePointem, dużo integracja. Teraz widzimy, że to były złe, miszone procesy, więc błąd biznesowy, nie błąd techniczny. Ale też pytanie, czy chcemy, czy jaki będzie z tego zysk, no bo czasami również klienci, my albo klienci dochodzimy do wniosku, że model outcome-based... Bo wymaga dużo angażowania z klienta, trochę biurokracja, żeby dofinansować. Wymaga zaangażowania klienta na początkowym etapie i później na etapach planowania sprintu i odbioru sprintu. Natomiast dobrze zaplanowany model outcome-based odciąża klienta od konieczności ciągłej kontroli dostawcy, nas, z tego, jak pracujemy i od podejmowania pewnych decyzji, które my już możemy wziąć na siebie, bo my razem z wprowadzeniem modelu outcome-based bardzo często bierzemy też na siebie ryzyko tego, żeby podejmować pewne decyzje, które wcześniej podejmował klient. Na przykład jak zrobić daną implementację, w jaki sposób podejść do testowania. To często bywa na plusem, tak, to jest, daje nas dużo większy freedom i wpływ decyzyjny. Nas prosty decydujemy, kto robi ten zadanie, ile osób będą robić takie usługi, bo ten materiał klient decyduje, ok, jacy 12 osób. A kiedy to jest po naszej stronie, można decydować, nie, 8 wystarczy, albo reskalujemy, może większe seniorów niż juniorów. Tak, my albo... bardzo często lepiej wiemy od klienta, jaki rodzaj inżyniera sprawdzi się, jaki typ inżyniera sprawdzi się w danym zespole. Klienci mają tendencję do przeceniania umiejętności potrzebnych w zespole, jeżeli chodzi o na przykład doświadczenie inżynierów. Jeżeli klient miałby decydować o tym, jaki staż jest potrzebny do tego, żeby wykonywać w zespole jakieś określone zadania, to klient najczęściej powiedziałby, no, 5-10 lat doświadczenia. I my w modelu Time and Material, kiedy musimy dostarczyć konkretnych inżynierów, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby takich ludzi dostarczyć. Ale potem okazuje się, że optymalizując pewne rzeczy, ucząc się, jak dany projekt działa, widzimy, że tak naprawdę wystarczy osoba, która ma 2 lata doświadczenia, 3, czasami nawet i rok doświadczenia. I jesteśmy w stanie zbudować dobrze działający zespół, tańszy dla klienta, tylko dlatego, że to my bierzemy odpowiedzialność za pewne decyzje, czasami trudne decyzje. Klient by takiej decyzji nie podjął, ale my ją bierzemy na siebie, podejmujemy i okazuje się, że świetnie wszystko działa. Mało tego, czasami działa nawet lepiej, bo osoba, która ma mniejsze doświadczenie, jest często bardziej zmotywowana do tego, żeby robić pewne rzeczy, niż osoba, która robi już je 10 lat. Więc na tym też wygrywamy i klienci po dłuższym czasie przekonują się, że rzeczywiście niektóre rzeczy potrafimy robić lepiej i potrafimy planować lepiej, niż gdyby oni to robili sami. Jeszcze raz, ja dla mnie to jest model, kiedy jest recurrent operation, nie, service desk, kadry płac, księgowości, to jest super, to jest najlepszy outcome based i płacisz na efekt. Pracy software development na pewno trudny, ale... Gratulacje, u Ciebie działa super, klient zadowolony, nas zadowolony i ogromny plus dla nas, ja powiem, to jest entry barrier dla kompetitor, jest bardzo trudny teraz, bo nas mamy ogromną ekspertyzę, wiemy jak działa dane usługi, wiemy jak estimować i wejście kompetitor, to nie jest tak proste. Time and material, to jest dostarczanie ludzi, kompetitor może dostarczać developer albo team. Fakturowanie, outcome based, output, to już dostawców musi dobrze estimować koszt danej usługi, jak realizować, jak zarządzać cały manufacturing, cała produkcja potem, cała operation. Na pewno jest trudniej się wejść ogólnie. Zgadza się, to jest zarówno wiedza dotycząca modelu outcome-based, ale też cała kultura organizacji. To, że umiemy rozmawiać wspólnym językiem z klientem, to jest też bardzo ważne. Nie wystarczy mieć dobrych programistów, dobrych inżynierów, żeby świetnie realizować zespół. To jest oczywiście podstawa, ale to jest nie wszystko. Żeby być wydajnym, żeby klient był zadowolony, to trzeba tego klienta rozumieć wręcz od środka. Trzeba być zintegrowanym z całą jego strukturą, trzeba mówić tym samym językiem, trzeba znać jego narzędzia, jego całe otoczenie techniczne i wtedy ta praca jest bardzo wydajna. Jakie jest ryzyko output-based? To jest jak workload, to znaczy, że klient albo daje dużo mniejsze sprinty albo story do realizowania, albo dużo większe. Jak zarządzasz takie workload? Albo tak? Pierwsza sprawa to jest umówienie się z klientem, na ile godzimy się na to, żeby właśnie te sprinty tak skakały, żeby był ten workload duży albo mały.
dla nas może być bardzo kosztowne i dla klienta też to, żeby zarządzać takimi skokami. Oczywiście my możemy się z klientem umówić, że w jednym miesiącu klient zamawia 10 story pointów, a w drugim 10 tysięcy story pointów, tylko wszystko się rozbija o koszty. Jeżeli my będziemy musieli zagwarantować gotowość iluś tam inżynierów po to, żeby zapewnić klientowi to, żeby w jednym miesiącu oni realizowali zadania, a w innym czekali i nie zarabiali, no to koszt takiego serwisu rośnie. Dlatego typowo umawiamy się z klientem, że ten workload może się zmieniać, ale w pewnych określonych granicach. Im szersze te granice, tym trudniej tym zarządzić. Idealny dla nas, ale dla klienta już nie, jest model, kiedy my mamy w punkt powiedziane, że dostarczamy na przykład 100 story pointów każdego miesiąca. Klienci typowo tego nie chcą, oni chcą mieć komfort tego, żeby zamówić raz więcej, raz mniej i my się na to godzimy. Potrafimy tym zarządzać głównie dzięki temu, że mamy dużą współpracę. Tych 400 inżynierów pozwala nam w razie, gdyby w sposób niekontrolowany wzrosło zapotrzebowanie w jakimś projekcie na ludzi, przesunąć tych ludzi z innego projektu, który akurat jest mniej obłożony, albo poprosić naszych pracowników, żeby popracowali w nadgodzinach, zapłacić im za to. Oni też są często z tego bardzo zadowoleni, bo to są dodatkowe pieniądze dla nich, a dla nas jest możliwość zrealizowania zapotrzebowania klienta. Bardzo trudno jest tą elastyczność zapewnić, kiedy masz tylko i wyłącznie zespół pięcioosobowy, nie daj Boże jednoosobowy, to wtedy ona jest w zasadzie zerowa, ta elastyczność, ale mając 400 osób, jest to już możliwe. Więc dużo rozmawialiśmy o takiej zmianie modelu współpracy. Mogliśmy jeszcze długo, ale będziemy nudzić wszystkie, ale ja bardzo mnie interesuje. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Największe osiągnięcie? Chyba jeszcze przede mną, myślę. Ale no, dotychczas to wydaje mi się, że szczęśliwa rodzina, dwóch wspaniałych synów i moje marzenie, żeby ich wychować na dobrych ludzi. To będzie moje takie największe osiągnięcie życiowe. To jest fajne, gratulacje, że znam twoją żonę, nawet mają ten sam wiek, twoja i moja, Justyna. I czuć, że jesteś chyba po wielu lat dalej, byłem na twoje wesele, nawet pamiętam super, tak. Dawno temu. Mhm. I chyba, że wygląda takie silne parę dalej, tak? I to jest bardzo rzadko. Ja fiszę moje kolega we Francji, są po rozwodzie. Połowy klasie moje dzieci, mamy dzieci bardzo podobno wieku, większość są po rozwodzie, więc rzadko jest jedna, że się da utrzymać relacja mimo długo związek, wielu lat z dziećmi dalej. No, trzeba się starać, trzeba o ten związek dbać. Wiadomo, zdarzają się też trudniejsze chwile i trudniejsze dni. Uważam, że nad związkiem trzeba pracować i jeżeli się nie daje czegoś od siebie każdego dnia, jeżeli się człowiek nie stara o ten związek, nie stara się go pielęgnować, no to wtedy on w jakiś tam sposób niszczeje i zamiera. Jeżeli się go pielęgnuje, to jest duża szansa, że przetrwa. Jakie jest twoje największe lub najbardziej szalone doświadczenie w życiu? Ja mam taki charakter, że nie jestem przesadnie szalony, więc nie mam kolekcji takich szalonych doświadczeń. Pamiętam z młodości takie różne wyjazdy, przystanek Woodstock, bez namiotu, bez śpiwora, gdzieś 4 dni z kolegami pod gołym niebem. To tak mi przychodzi do głowy, jako jakieś szalone doświadczenie. Jakie jest twoja główna motywacja? Co naprawdę ci motywuje codziennie? Staram się wszystko to, co robię, robić dobrze, jak najlepiej. Lubię być lepszy niż inni. Może to nie jest jakaś zdrowa... Więc rywalizacja, tak? Rywalizacja. Może to nie jest jakaś zdrowa motywacja, ale ja to zauważam, jest moje że tak właśnie jest. Tak? Lubisz wygrywać. Ja to jest moja chyba pierwsza motywacja. Wygrywać, rywalizacja, kocham to. I potrzebuję to. Dlatego, wiesz, biznes, SI, Polonia, więc tutaj jesteśmy podobno, lubić wygrywać, ok? Kto jest twój mentorem w życiu? No, nie będę ukrywał, pozwolę sobie tutaj na taką, na może takie trochę jezusostwo wręcz, powiem, że jedną z takich osób jesteś ty, Greg, bo ty jesteś osobą, która przez te całe 15 lat zawsze była dla mnie inspiracją i wzorem i skuteczność twojego działania to jest coś niesamowitego. Nie mam takiego stylu bycia i działania jak ty, natomiast w wielu sytuacjach inspirujesz mnie i chciałbym potrafić działać tak jak ty. Także na pewno jesteś jedną z tych osób. Bon, dziękuję bardzo. I to jest fajne też, ja też się uczę dużo i na pewno jesteś dużo lepszy dyscypliny organizowany. Ja zrozumiałem, wiesz, jak zarządzasz, wiedziałem twoje ogromnie mi inspirowałeś, kiedy byłem u ciebie na święta. I jak zarządzasz relacja twoje dzieci? Jesteś dużo lepszy niż ja i widać, że
mam super edukację i są fajnie, u mnie tu są trochę zepsute telefony komputerowe i nie mam twojej dyscypliny na to, więc... Ja myślę, że nie ma jednego dobrego środka na to, jak wychowywać dzieci. Każde dziecko jest inne, więc ja akurat wypracowałem sobie taką metodę, ale no, nie przesądzałbym, że moja jest jakaś idealna. I jakie są twoje marzenie tym roku za 50 lat i twoje największe marzenie w życiu? W tym roku poza pracą taką największą rzeczą, która mnie pochłania i można powiedzieć marzeniem, to jest chyba ukończenie w końcu mojego domu, żeby zarządzać większą organizacją niż jest klient. Tak? Wiesz, klient to jest bezograniczony. Klient, że masz, mogła u 100, 200 miliony, tysiące ludzi, jestem pewnym i być strategiczny partner na najwyższym poziomie klienta. Mamy dużo rzeczy do osiągnięcia. Dzisiaj nie jesteś, szkoda, żałuję, strategiczny partner, prezes tej firmy albo wiceprezesi, albo główny dyrektor. Pyta Tomek, potrzebuję twojej rady, i są może kompetitorzy, że działają na ten poziom, ale to znaczy mam tysiące, wiesz, i dają nas ogromne, kluczowe projekty R&D, end-to-end, full do zarządzania, jest możliwe, był super ciekawy. Potem wiesz, kiedy się nudzisz, to możesz albo CC tworzyć nowy biznes, albo istnieje CC. Potem możesz zmienić też klienta, brać nowy i rozwijać nowy. Możliwości rozwoju są u nas rzeczywiście duże, także... Ale ramach twój klient, bo nie znam ten klient jak ty, żałuję. Kilka lat temu byłem bardziej angażowany do każdego klienta, teraz wiesz, raz na rok jedziemy razem, spotkanie prezes lokalny, jestem daleko, ale jestem pewny, że firma jest tak ogromna, że mimo, że jesteśmy kluczowy vendor największy w Polsce, 400 osób, są możliwe dużo rozwijać tego, jestem pewny. Ale dlatego szukasz nowego business managera, że będzie ci pomóc może eksplorować nowe działy, nowe... I to jest ciekawe, na pewno, wiesz, jeżeli miałby nie 400 osób, ale 4000 inżynierów angażowanych, wiesz, to był jeszcze większy, grubszy, trudniejszy projekt do zarządzania. Bardziej challenging i byłby strategiczny partner jeszcze ważniejszy na ten klient. Są projekty, które trwają 2-3 lata i mają budżety w dziesiątkach milionów dolarów, także to rzeczywiście było. I strategicznie wyzwanie, dla klienta, tak? Wiesz, to, więc mam nadzieję, że wygramy coś takiego. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Już masz jakieś pytanie? Dziękuję ci za ten wywiad. Fajnie było tutaj być, uczestniczyć w tym. Bardzo ciekawe, fajne pytania. Pytanie do ciebie, co za 10, za 15 lat w twoim życiu? Ja jestem facet projektowy, więc ja zawsze lubię iść do przodu, tworzyć coś, rozwijać coś, rywalizacja, koram, wygrywanie i tworzyć się, rozwijać. Więc SI jest dalej dużo do zrobienia. Jesteśmy liderem w Polsce, 1 000 000 zł, 5 000 osób, ale są jeszcze wielu biznes, gdzie są small startups, trzeba rozwijać, BPO, wczoraj decyduje się Krzysztof Kanżen, będziemy mieć nowe partnerstwo, czy dzieci. Są zawsze Nordica. Jesteśmy malutki, Mickey Mouse, musimy rozwijać, wygrywać takie tereny w Nordicar, wiesz, Szwecja, Norwegia i tak dalej. Więc ramach SI jest dużo do zrobienia z twój klient i wielu klientów, być jeszcze bardziej strategiczny partner. Bo na pierwszym miejscu to jest może smutne, ale prawdziwe. Zawsze challenge był SI, nawet ja jestem zły, bo biznes przed rodziną, jak koram swoją żoną, swoje dzieci, ale bardziej myślę od pracy codziennie i to nie jest zdrowe. Bo dzisiaj jest Polona na pierwszym miejscu, więc mam nadzieję, że moje marzenie 10-15 lat, nie tylko Polonia gra Ekstraklasa, oczywiście musi grać Ekstraklasa, ale chciałbym, że grać Champions League. Na przykład dzisiaj wieczorem jest PSG Barça, bo mam nadzieję, że za 15 lat nie będzie PSG Barça, ale Polonia PSG albo Polonia Barça. I będzie walczyć najbliżej 10-15 lat na to i chciałbym bardzo mocno. No to mierzysz wysoko. Trzymam kciuki, żeby się udało. Ale na pewno chcę ciągle iść do przodu i ciągle tworzyć, rozwijać. To jest to moja pasja, co mi daje fun w życiu. Tak. I chciałbym, żeby moje dzieci też są szczęśliwe, oglądają sukces, ale na pewno tutaj ci zazdrosnę i jesteś lepszy tato i ja, to jest mi słabość tutaj. Mi zajmują się za dużo czasu. Ten work-life balance nie jest idealny dla mnie. Dziękuję bardzo, Tomek, ale mam nadzieję, że za 15 lat, bo ja myślę, to jest nasze trzecia film razem. Robiłyśmy pierwszy film SI, miałeś krótki wywiad, byłeś team leader. Drugi film SI, 10 lat byliśmy razem, dzisiaj 15 lat. Więc mam nadzieję, że za 15 znowu robimy coś razem, jakoś film. Bardzo możliwe.
Bardzo bym chciał. Dzięki. Dzięki, Tomek.